Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. No i pamiętacie pewnie, co ostatnio się działo, bo ostatni odcinek to był dosłownie jeden wielki fail, ale powiem wam tyle, po prostu po tych failach stwierdziłem, że ej, nie wyłączę gry, spróbuję jeszcze raz swojego sposobu i dosłownie po 3 minutach, dokładnie mój sposób, żeby najpierw rozpędzić tą kulę, a potem podnieść ją wysoko, zadziałał. I dlatego teraz jesteśmy w menu pauzy, żeby wam pokazać, że udało się. Nie zapomnijcie więc za te starania, za to, że jednak ten pomysł miał sens, zostawić łapki w górę. Patrzcie na to. Spadło. Dokładnie. Udało się, na szczęście. Na szczęście się udało. Z tego co wiem, tutaj można też jakoś wleć, znaczy... Dobra, w ogóle coś chcę sprawdzić, czekajcie, mam pewien pomysł, znaczy pomysł, to chyba o to chodzi. To, o, właśnie w ten sposób, patrzcie na to, no teraz patrzcie. Jeszcze żeby się dostać tam, wow, daliśmy radę. Tu jest jeszcze skrzyneczka, którą teraz można podnieść, więc no mamy dosłownie, zrealizowaliśmy wszystko co trzeba. No cóż, starania się opłaciły, naprawdę, nie próbowałem żadnego innego sposobu, wiedziałem, że to ma sens, tylko po prostu no nie szło, no nie szło, no co wam mogę więcej powiedzieć, nie szło niestety. No ale proszę, teraz nawet mogę sobie to otworzyć. Wow, jakiś dobry łuk. Dobry łuk, ale jak to zwykle bywa z łukami. Niestety mamy full inventory. A te łuki to wszystkie jakieś takie, wiecie, średnie. Miałem ten jeden fajny, no to rozwalony. No ale dobra, jest już teraz. Jeszcze go nie zmieniaj go jako głównej broni. Ważne jest to, że mamy skrzynkę. I teraz właśnie, chyba dostanę się tutaj bez jakichś większych problemów. Nie, no na luzie. Stąd to na luzie, no naprawdę, nie wiem, ludzie, czasami wiecie, no nie wszystko wychodzi człowiekowi tak, jakby sobie życzył. No i mieliśmy tutaj problemy, mieliśmy i to naprawdę sporym. No ale dobra, dobra, teraz odblokowało nam się już to. Mamy kapliczkę odblokowaną, możemy otrzymać naszego Spirit Orba. No i mówię, mimo tego, że tak gadałem o tej staminie, to uważam, że skoro wymieniliśmy życie na staminę, no to trzeba teraz dać jeszcze raz w życie. A czemu by inaczej? Ej, czy za każdym razem jest dokładnie to samo? Bo to można oczywiście skipować, no chyba, że to czymś tam się jednak troszkę różni, ale już sam nie wiem. Może za każdym razem trochę inaczej to wygląda? Nie, nie wiem, nie no, chyba bardzo podobnie. W każdym razie znowu mamy bodajże 3 Spirit Orby, zaraz się przekonamy. Dla pewności. Tak jest. Tak, z 2 na 3. Super. No i o to chodziło. No dobra. Dobra, ja myślę, że można to skipować, tak jest. Ta postać znika, po prostu znika, a my możemy już wracać. W ogóle w tej wiosce jest oczywiście dużo rzeczy do zrobienia, więc z chęcią, z wielką chęcią musimy to jakoś, wiecie, poogarniać. Może ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe zadania. W ogóle tak samo w tej wiosce, w której byliśmy wcześniej, też powinniśmy ją sobie dokładnie obejrzeć, obczaić. No a ważne jest to, że w Hateno Village w końcu zaświeciło się to pięknie na niebiesko. No dobra, no i mamy wieczór, co nie? Ej, jakaś szczurka! Masakra. Jakieś te stoły, jakieś takie wielkie wszystko się wydaje. Ej, a nie mogę po prostu sobie tutaj wejść i zabrać coś? Nie, niestety chyba nie ma tak dobrze. Ej, chciałem odwiedzić ten sklepik. Tylko ciekawe, czy będzie... Nie, no jest tutaj koleś. Ej, może on ma może dla nas jakieś... Ej, kim ty jesteś tak w ogóle? Ej, on dziwnie wygląda, naprawdę. Kochi Dye Shop, tak to się nazywa. Aha, za 20. No do, masakra, dobra, let's do it. No i co się stanie teraz? Poczekaj chwilę, no dobra, poczekamy. I co się stanie? Czy on nam zmienia zabarwienie po prostu? Okej, okay, change color, change clothes. No dobra, na przykład change color. Mamy różnego rodzaju barwniki i w sumie nawet to może być spoko, chociaż podoba mi, nie. Nie przesadzajmy. Może na biało będę. Czy ten strój, który mamy teraz, nie jest taki zły? A ciekaw jestem, co zrobi Change Clothes. Aha, dobra, że mogę po prostu się przebrać i zmienić jakieś inne. Nie no, w sumie te kolory nie są złe, ale... Ej, może dobra, może zmienimy kolor. Tylko tak sobie myślę, że fajnie bym wyglądał albo na szaro, a całkiem na czarno. Ej, taki ciemniejszy strój, albo na biało, jak taki, wiecie, biały wędrowiec nadziei. Ej, biały strój mi się podoba, nie, serio, weźmiemy na białą.
Czyli teraz jeszcze używamy ingredients. A ja nie mam ich za dużo, mam can carry. Dobra. Fresh milk. No i ja nie mam nic więcej absolutnie. I co ja teraz zrobię? Jak więcej nie mamy. A nie, jeszcze mamy coś, dobra, jeszcze mamy to. Czyli musimy użyć jeszcze tego. Płacimy 20, używamy. Dobra, no i zobaczymy. Ej, ciekaw jestem, jak to wygląda, to farbowanie. Ej. Aha. W sumie czemu nie? No i proszę, wychodzimy cali na biało. Dobra. No świetnie. Nie ma co. Nie no, w sumie mi się podoba, naprawdę. Słuchajcie, moim zdaniem taki ubiór nie jest zły. Czemu nie? Dobra, nie budźmy tutaj już nikogo więcej. Lepiej nie budzić. W nocy to widać, że wszystko jakieś takie inne, co nie. Ta wioska już tak nie żyje takim życiem, jak to wcześniej do tej pory było. Myślę w ogóle, że tak wchodzić komuś tutaj na chatę, to nie jest nic miłego. Tu mamy znowu to zadanie, to jest to główne zadanie. A nie, to jest ten Ship Rustles. Dobra, to nie. To nie to zadanie, no dobra, ale jeżeli bym chciał zobaczyć sobie, nie, to nie tutaj, tylko tutaj. Chodzi mi o The Hero's Cage, Kitano Bay. Dobra, a gdzie mieliśmy to zadanie główne z Locked Mementos, czyli te, wiecie, uwięzione wspomnienia. No dobra, to nie jest w sumie tak daleko. Wow, tylko się nie spal, bo nie po to tutaj wchodziłem, żeby jeszcze się spalić. W sumie też jeszcze musimy ogarnąć sobie, gdzie znajdują się stajnie. Gdzie jest stajnia w okolicy? Co nie? Gdzie ta stajnia? Jakbym tutaj z powrotem tego naszego rumaka sobie ogarnął. O, oczywiście mogę szukać innego i w sumie czemu nie? To też jest jakiś pomysł. Ale wiecie, no jestem trochę przywiązany, tak troszeczkę. Może jeszcze nie aż tak bardzo do płotki, no ale jednak. Dobra, ciekawe, czy o trzeciej w nocy ktoś nas znajdzie i spróbuje zaatakować. W sumie teraz oprócz potworów, bo wiecie, potwory to potwory, jakoś z nimi będzie, jakoś się je załatwi. Ale teraz to jestem coraz bardziej zaniepokojony, no bo przecież zdarzyło nam się spotkać nawet zabójców. Ej, co to jest? O co chodzi? Co to, jakieś krowy? Witam serdecznie. A, dobra, bo to jest to miejsce, w którym już byliśmy, dobra. Ten gang potworów. Tylko tak szczerze mówiąc, to ja sobie średnio z nimi radziłem. Ale spokojnie, spróbujemy. Tylko ich tam było w ogóle wielu, a ja się w ogóle tak, wiecie, wpadłem na nich na szybko, to... Nie. Na takich przeciwników trzeba to dobrze planować. Taka prawda, trzeba mieć dobry plan ataku. I dopiero wtedy można kombinować. Ej, 3:50 już się robi jasno. Czekajcie, to jest ścieżka i prawdopodobnie tak, prawdopodobnie właśnie po tej ścieżce powinniśmy się kierować. Ej, tam jest jakieś... Czy to jest drzewo, czy to jest jakiś stwór, bo w sumie nie wiem. Nie no, to jest chyba drzewo. Dobra, podejdźmy bliżej. Nie, no naprawdę, z daleka wyglądało jakby to nie było zwykłe drzewo, ale to raczej jest tylko drzewo. Dobra. Hateno Ancient Tech Lab. Tak, to są te laboratoria. Super. No i dawaj, o. Tak, yeah. Ej, nie miał być... Tak i... No, pozbieraj coś w końcu. Ej, no nie mogę zebrać. Skaczę i próbuję zbierać, no nie zawsze niestety wychodzi. No dobra, czyli tu jest już to laboratorium, dobra. No to jakby nie patrzeć, to podlega pod tą, i tak wiecie co, pod tą wioskę. No dobra, dotarliśmy. Hateno Ancient Tech Lab, czyli takie starożytne. Dobra, coś mamy tutaj podpisane. The furnace is hot, do not touch. Aha, dobra, jak płomień jest niebieski. Dobra, ja tam nie zamierzam niczego dotykać, trzeba uważać. Dobra, otwórzmy sobie. Witam serdecznie. Pura się nazywam. Tak, czy mam jakiś biznes? Tak, mamy, tak właściwie to mam. Mam jak najbardziej. Dobra, prezes wróci. Jest naprawdę bardzo zapracowaną, strasznie osobą. Dobra, czyli musimy czekać. A z tobą mogę porozmawiać? Syminie, kimkolwiek jesteś. Wydaje mi się, że pewnie nigdy nie widziałeś tak wielu książek w jednym miejscu. Dość niesamowite, co nie? Mamy tutaj całą znaną literaturę z Hyrule odnośnie starożytnych cywilizacji. Okej. A właśnie jaka jest aktualna liczba książek? Co to jest to na twoim? Ej, poznał to! Czy to jest Shika? Tak, to nie może być inaczej, to nie może być pomyłka. To jest prawdziwy Shika Slate, czyż nie?
Aha, jeżeli pokażę mu runy, to będzie zadowolony. No, w sumie czemu nie? Stasis, Magnesis, o tak. Remote Bomb and Cryonis. Co jeszcze? Zobaczmy. A więc to są runy, ale dziwne. Jak widać, nie masz podstawowych run. Nie wiem, dlaczego zaginęły. Musiał być jakiś powód tego. Ach, ale gdzie są moje maniery? Prawie zapomniałem się przedstawić. Mam na imię Symin. A ty musisz być Link, prawda? Właśnie, skąd znasz moje imię? Pani Impa. Tak, Lady Impa go powiadomiła, spoko. Powiedziała o młodym mężczyźnie, który ma przy sobie Sheikah Slate. No, i że trzeba mu pomóc, świetnie. On będzie naszą nadzieją na przebudzenie Slumber of Restoration. Okej, tak będzie miał na imię Link. No to świetnie. Och, zapomniałbym ci powiedzieć czegoś bardzo ważnego. A co takiego? A, ej, przybyła? Zaraz. Przybyła czy co? Aha, że nie przedstawiłeś, no ale. Czyli pani Pura to jest. No nie, ej, jaka cwana. Ona nie przedstawiła się, że ona tu jest najważniejsza. No super. Ale sobie zrobiła ze mnie jaja. No nie wierzę. Ale śmieszno normalnie. No świetnie. Tak, jest zaszczycony, że może być jej asystentem. Tak, może i właśnie tutaj ona wygląda jak taka, wiecie, młoda dziewczynka, ale. No, to nie jest miejsce, żeby mówić o takich rzeczach. Spytaj jej jak coś pani Purach samemu. Ej, dobra, zagadajmy do niej w takim razie. Czy jesteś zaskoczony? Tak, tutaj jak widać dyrektorem, prezesem nie jest ten Symi, tylko ja. No, to trochę zaskoczyłem się. No, w każdym razie, linki, w ogóle linki, jejku, co to za spoufalanie się. Pamiętasz jakieś sny z twojego czasu, kiedy byłeś w Slumber of Restoration? Wydaje się, że nie zmieniłeś się ani trochę od czasu, od tych 100 lat. Ale coś przecież musiało się przez ten czas dziać. No cóż, nieważne. Cieszę się, że jesteś w jednym kawałku. Linki, co to za spojrzenie? Wciąż mnie pamiętasz, prawda? Czyli ona też nas znała jeszcze 100 lat temu? Nie pamiętam, naprawdę? No cóż, jestem zszokowana, że. Także to ci. No, wspomnienia, wiecie, po prostu zniknęły. Ej, to ona zajmowała się tym w Shrine of Resurrection? Możliwe w sumie. Tak, to ona nas umieściła w tym miejscu. No świetnie. Nie, no nie pamiętam cię, naprawdę. Naprawdę nie pamiętam. Aha, i sobie zapisuję, że spędzenie 100 lat w Slumber of Restoration powoduje utratę wszystkich wspomnień. Zanotowano, no świetnie, och, wybacz. No tak, no nie powinnaś przy mnie robić notatek, no sorry. Czy masz jakieś pytania do mnie? Właśnie, czy ty nie jesteś czasem dzieckiem? Och, bardzo niegrzecznie. Jak to niegrzecznie? Po prostu się spytałem, stwierdzam fakt, a nie. No ale, no o co chodzi? Prawda jest taka, że wyglądam w ten sposób, ponieważ jest to powód eksperymentu, który nie wyszedł. Powiedziałam, że nie wyszedł, ponieważ w pewnym sensie był sukcesem. Aha, wszystko zanotowałam w moim dzienniku na górze. Świetnie. W każdym razie. Tak, wróćmy do głównego tematu. Jesteś tutaj po 100 latach. Jesteś tu, żeby pokonać Calamity Ganona, który urósł w siłę. No i rośnie siłę tego właściwie w każdym momencie. I żeby uratować naszą wspaniałą księżniczkę Zeldę. No tak, no taki jest nasz cel, ale czy się uda, to nie wiadomo. Tak, i tylko ja, Pura, jestem w stanie przywrócić te wszystkie, wiecie, podstawowe funkcje, które zniknęły z twojego Sheikah Slate'a. No dokładnie. Jest, please, jasne, jak najbardziej. Chcę wsparcia. Po pierwsze, z czego będę potrzebować, żeby ruszyło to. Aha, dobra. Co to za znowu spojrzenie? Jak patrzy się Link? Link to w sumie ma zawsze takie dość podobne spojrzenie. Myślałeś, że będę Sheikah Slate'a naprawiać za darmo? No, w sumie myślałem, że tak. W końcu nasz cel to obronić świat przed wielkim złem. No dobra, tak myślałem. Tak, zanotowane. Pozwól, że wyjaśnię. No, wyjaśnij mi troszeczkę, o co chodzi. Czy widziałem. Nie, nie widziałem. Nie przyjrzałem się w sumie tam niczemu. Czy mógłbyś przynieść niebieski płomień z Ancient Farnace, który jest w mieście?
Okej. Ten słodki mały Gaiden Stone zacznie pracować wtedy. Dobra, kiedy zwrócimy tą runę. Okej. Dobra, liczy na nas, że damy radę z tym płomieniem. Czyli dobra, mamy, wiecie, zaktualizowane zadanie. Carry the Blue Flame. Dobra, zaraz tam ruszamy. W ogóle tutaj na razie nie mogę nic zrobić, jak widać. No nie jestem w stanie. Tutaj jakaś broń. O, w sumie może się przydać. Ej, bo mamy? Czy nie mamy? Ej, właśnie, dobre pytanie. Czy my mamy jakieś miejsce na to? Czy mamy jakąkolwiek w ogóle pochodnię? Boko Spear, dobra, weź to wywal. Może przydać mi się jak najbardziej do wykonania tego zadania. Ej, w ogóle tutaj nie ma jakichś schodów na górę, czy to jest po prostu drabina? Nie, myślałem, że może tutaj jest jeszcze jakieś wyższe piętro, czy coś. Dobra, jak coś, to jeszcze się tutaj przejdziemy. Na razie stąd zmywajmy się. Czyli, jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem, musimy tutaj się udać. Ło, no to trochę, znaczy, no to nie jest znowu jakoś bardzo daleko. W okolicy wioski też, w okolicy Hetano Village. No dobrze. Czy tu nie ma w ogóle jakichś takich, wiecie, świątyń, tych takich rzeczy, które moglibyśmy jeszcze sobie troszeczkę pozwiedzać? Hetano Village. Znowu tutaj wróciłem, no ale dobra. To jest takie jedno z głównych zadań, które no fajnie byłoby jednak chyba troszkę wykonać. Już teraz mieć to z głowy. O, proszę, tam jakieś, nie wiem, czy to ryby, czy to kaczki, czy co to tak właściwie jest. Fajnie patrzeć, jak na to, zobaczcie, wieża odblokowana, świątynia, ta kapliczka ogarnięta tam w ogóle wysoko gdzieś jest. Dobra, trzeba będzie się tam wybrać w przyszłości niedalekiej. Ale na razie jesteśmy już prawie u celu. Ej, to o to chodzi. Dobra, już mamy to miejsce. Już wiem, co mieliśmy znaleźć. Dokładnie. Czyli muszę stąd przynieść ten niebieski płomień, nieprawdaż? O to bodajże chodziło. No dobra, czyli. Daj mi pochodnie, po prostu. Nie Boko Spear, tylko o. No dobra, no i. Wow. Dobra, mamy niebieski płomień, słuchajcie. I teraz muszę go jakoś donieść. Prawdopodobnie. Chyba tylko o to chodzi. Czy tutaj nie chodzi też o to. Czekajcie. Zaraz sobie coś sprawdzimy jeszcze bardzo ważnego. Zawsze mi się myli, jak te zadania aktywujemy. Czekajcie. To the tech lab and use it to light the lab's furnace. Dobra, ja nie wiem, czy nie trzeba tutaj rozświetlać tego. Ej, dobra, rozświetliłem jedno. Coś się dzieje, jak to zrobimy. My musimy chyba ogólnie donieść ten płomień niebieski. Przy okazji, po drodze, jak jesteśmy, to porozświetlać tutaj te tereny. Tylko ciekaw jestem, czy. O, no właśnie o tym myślałem. Brawo ja. Brawo ja. Oczywiście coś nie wyszło. Rusty Broadsword. Dobra, wracaj. Z powrotem potrzebuję tego. Musimy to jakoś, wiecie co, przynieść, żeby to zadziałało. Dobra, może odpalmy od tego. Może powinno być troszkę lepiej. Dobra, dawaj. Dobra, podpalone. Jak tutaj przechodzić, wiecie, żeby ten płomień nie zgasł? No, to taki nasz mały cel. No, raczej tędy chyba nie przeskoczę. Ej, a jestem w stanie użyć. No, tylko pytanie, właśnie. Czy jak użyję runy, to czy. Czy to nie zgaśnie nam? A, bo to nam od razu gaśnie, widzicie. No to lipa straszna. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz sobie przynajmniej zamroziłem wodę. Dobra, dawaj. Piękny atak. Taki z zamachu podpalamy wszystko. No, ej! Kurczę, nie ten przycisk. No jeszcze mam takie czasami, już ktoś może pomyśleć, ej gościu, 12 odcinków, a ty ciągle sobie nie radzisz. I no wydaje mi się, że musimy, no bo tam była kolejna taka do podpalenia, tak mi się wydaje, że to trzeba podpalać. Z tamtej strony też dałoby się chyba przejść. I może byłoby nawet prościej. Kto to wie, no ale dobra, dałem radę. Dobra, weź teraz to podpal. Może o coś w tym stylu chodzi, żeby to porozpalać tym ogniem. No i po pierwsze, żeby po prostu donieść to, co nie. No, nie jestem geniuszem, dobra, ale dobrze, że to rozpaliłem. Zapominam ciągle, że nie mogę biec sprintem. Jezu, wiecie, takie przyzwyczajenie. Ej, chcę biec sprintem, a tutaj nie możesz biec sprintem, nic z tych rzeczy. Dobra, czyli zapamiętać, zanotować, tak jak to ta cała pura sobie ogarniała. Takie zanotować, nie biegać. Nie biegać, po prostu jakoś tam dojść. A mam nadzieję, że się uda. Ej, dlaczego dalej tutaj to mam? Nie, to jest chyba ten płomień. Czy mam taką nadzieję, bo. No ej!
Ej, nie, no masakra, ludzie, ja nie wiem, gdzie ja tutaj muszę, tak żeby się nie wspinać po prostu stąd. Ale wydaje mi się, że w ogóle ten pomysł z tym rozpalaniem jest fajny, no bo rzeczywiście jak gaśnie, no to nie musimy powtarzać, wiecie, wszystko od samego początku. Tylko po prostu idziemy stąd i tu odpalamy, jazda. Co nie? No i pytanie dnia, czy wejdę tutaj jakoś bez tych pagórków? No zobaczymy. Wcale nie takie proste, jakby się wydawało, co nie? Takie, a przynieś płomień i będzie dobrze. Ale nie do końca o to chodziło. Dobra, próbujemy. Ja myślę, że tutaj, o, tu na spokojnie damy radę wspiąć się jeszcze, proszę, mogę sobie porozpalać dalej. Co nie? Dobra, odpalone. No i lecimy dalej, ja myślę, że tak, to ma na pewno jakiś tutaj większy sens, że tutaj są w ogóle te kapliczki. Właśnie na wypadek, znaczy kapliczki, to nie wiem jak to nazwać, po prostu jakieś takie miejsce, żeby rozpalić te pochodnie. Tato sobie śpiewaj. Ja muszę wejść nieco wyżej. Czy w ogóle nie kieruje nas do tego miejsca, może... Czy nie, no mam nadzieję, że dobrze idziemy. Ej, wszędzie się palą, prawda? Tak, wszędzie się palą, czyli chyba jest okej. Dobra, weź teraz tutaj. No, cały czas cel teoretyczny nie pokazuje mi tam, ale to może dlatego, że po prostu trzeba i tak, wiecie. Ej, ja tu nie odpaliłem, dobra, tam jest jeszcze dalej do odpalenia. Dużo jest tych miejsc, nie wiem czy dobrze robimy, może to wcale nie o to chodzi. Może niepotrzebnie, wiecie, tylko łażę tak z jednego miejsca na drugie. Może wystarczy po prostu tam to donieść? Zobaczymy. Na razie z nikim nie rozmawiajmy. Pewnie wszyscy się dziwią, co jest grane. Typ chodzi z niebieskim płomieniem, podpala wszystko. No ale dobra. Jeżeli to ma przynieść nam, wiecie, upragniony cel. W ogóle takie piękne ustawienie, takie piękne zbliżenie. O, proszę. Pięknie wygląda. Wyglądamy jak taki mistrz olimpijski, absolutnie. Mhm. Dobry wygląd. Dobra, lecimy dalej. Nie pominąłem tutaj niczego, jak widać, nie? Dobra, dalej. O, tutaj bym pominął. Dobra, załatwione. No już prawie u celu. Czekajcie, tutaj cel? Nie, ej, tam w ogóle jest jakieś dziecko przy tym wielkim drzewie. Dobra, pewnie też będzie warto zagadać do niego. W ogóle mam wrażenie, że ta gra jest tak ogromna, słuchajcie, tak rozbudowana, że odkrycie całego tego świata, no to na pewno sporo zajmuje. A ta okolica i tak jest taka trochę dziwna, bo tak wielu kapliczek nie widzimy. Nie wiadomo jak bardzo, wiecie, wielu, co nie? Gdzie moglibyśmy rozwiązywać zagadki, no na szczęście tą jedną tu blisko ogarnąłem, ale mówię, no po prostu taki niefart, że dosłownie zaraz po nagraniu odcinka taki fail. W ogóle zobaczcie tą wielką lunetę. Ciekawie to wygląda. Ja mam nadzieję, że mogę normalnie otworzyć tutaj sobie drzwi i to nie zgaśnie. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Ej, no nie! To są żarty, prawda? Przy odpalaniu zgasło. Znaczy przy odpalaniu, przy... O Jezu! No, jakbym trzymał ten płomień od tamtąd aż, to bym się chyba wkurzył. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Mam nadzieję, że nikt nie zamknął mi drzwi, bo jeżeli ktoś mi zamknął, to jest to wyjątkowo niekulturalne zachowanie. W ogóle mamy to oznaczone teraz na mapie właśnie tą taką... Ej, no serio, znowu się to... Ej, chwileczkę, może ja tutaj to mam po prostu podpalić? Bo też mogę, prawda? Ej, mogę. Tak, o to chodziło. O to chodziło prawdopodobnie. Tak, teraz można tu już podróżować. Super. Update Max Objectives. Co my teraz mamy? Tak, teraz możemy już powiedzieć, że już naprawiliśmy. Dobra, czyli ogień prawdopodobnie aż tak daleko nie jest potrzebny. Dobra, zagadajmy do niej, że udało nam się to zrealizować. Linki znowu, dziękuję ci bardzo. No spoko, zająłem się tym. O, i zaczął działać ten kamień, świetnie. Ej, to może sobie coś przypomnimy, cudownie. Mój słodki, mały Guidance Stone. Jejku, co ona tak zawsze wszystko zdrabnia? No dobra, ale powiedz, co ja muszę zrobić teraz. Tak, i zdobądź te runy. Okej, właśnie... Snap? Tak. Okej. Tak, zróbmy tą rzecz. No dobra, no spoko. Dawaj tutaj Szyka Slate'a. Ciekaw jestem, co się zaraz wydarzy. Co tu się będzie działo? Dobra, połączyło się jak widać. O, jakieś odnośnie tych plików. Dobra, zaczyna naprawianie. Super. W końcu, no jak widać, ta impa w dobre miejsce nas przysłała.
Zdecydowanie. To miejsce może mi pomóc. No dobrze. I co teraz? A, czyli to jest ta brakująca runa. Kamera. Dobra. Czy teraz obrazki mogą być tworzone i zapisywane w albumie? Super. Czyli mamy ostatnią runę, której nam brakowało. Wow. Hyrule Compendium. Ej, cudownie. Teraz mamy niektóre miejsca, rzeczy tutaj odblokowane. Ej, czekajcie, stworzenia. A, coś takiego, dobra. Naprawienie kompletne. No dobra, coś nam tam naprawiło rzeczywiście naszego szyka slajta. Nie będzie brakujących danych, ale czy to przywróci nam wspomnienia? To nie wiem. Ach, i zrobione, więc. Wszystko jest już naprawione. Pozwól, że zobaczę, dobra. Obczaj sobie. Ha, kamera, Hyrule Compendium, album. Tak, wszystko wygląda dobrze. Tak, weź się, zrób mi zdjęcie. No, no dobra, okej. Spróbujemy. Dobra, czyli mamy pura. O, czekajcie, jakoś. O, myślę, że będzie dobre zdjęcie. I. Zrobione. Dobra, zapiszmy w albumie. I co teraz mi po prostu. Czekajcie, aż sobie zobaczymy. Aż sobie zobaczymy. Uj, nie, wchodź tam. Tu mamy ten album. Jest ona, proszę bardzo. Mogę kasować, mogę dodawać. No dobra, zagadajmy do niej teraz. Snap. Tak, jak tam zdjęcie? I took one, dokładnie, zrobiłem. Nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć. Pozwól, żebym zobaczyła. Dobra, pokaż jej, mam nadzieję, że będzie zadowolona. No, jest. Kimże jest ta młoda i piękna, młode i piękne stworzenie? O Jezu, przesadzasz trochę. No tak, to ty. Dokładnie. A, czyli teraz mam również jakieś stare zdjęcia krajobrazów w albumie. No dobra. O, czyli tutaj księżniczka Zelda też z tego korzystała. No spoko. Dobra. Właśnie, ciekawe, czy te zdjęcia jakoś, nie wiem, zwrócą nam pamięć, czy cokolwiek, prawda? No ja mam nadzieję. Powinieneś iść porozmawiać z Impą. Ona wie więcej odnośnie księżniczki Zeldy. No dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, której potrzebuję od ciebie. No jakiej tym razem? Żebym przyniósł jej jakieś starożytne materiały? Przynieś mi je albo do Robiego w Akala Ancient Tech Lab Akala, a to nie znam jeszcze tego miejsca. Tego miejsca nie znam. Damy ci coś dobrego jako nagrodę. Ej, a ja mam jakieś takie niektóre rzeczy, zaraz zobaczymy. Chuj zrobi, właśnie, kim jest Robi? Aha, czy to jest tak, on po prostu też jej pomaga, no dobra. Nie. A, nie widziałeś go 100 lat również? Aha, super. Something good? Tak, cieszę się, że się pytasz. A, czyli kiedy, zobaczcie, kiedy przyniesiemy jej ten starożytne materiały, to ona zwiększy siłę naszych run. Potrzebujesz 3 Ancient Screws, żeby zwiększyć Shikah Sensor. Cokolwiek to robi. Potrzebuję 3 Ancient Shaftów, żeby zwiększyć ten Remote Bombs. Korsów do Statizu. Okej. A ja nie mam jakiś? Ej, myślałem szczerze mówiąc, że mam coś. Czy nie za bardzo? Ej, czyż mam chyba jakieś? Czekajcie. Ancient Materials. Tak, wymienia je. Wymienia za. No to dobra, powiedzmy, I'm in game. Chyba mogę. Teraz co chciałbym sobie zwiększyć? No, chciałbym ten sensor może. Dobra, jest. Powiedzmy. Tylko czy ja mam? Czekajcie. Snap, I will pick another one. Serio? Muszę znowu robić zdjęcie? Guidance Stone Lock Removed. No dobra, czyżbym znowu musiał. A nie, dobra, czekajcie, dobra. Wkładamy to, no i zobaczymy. Przecież coś tam przecież zebrałem chyba do tej pory, no to w sumie czemu nie? Jak mamy możliwość, no to pozwiększajmy tutaj wszystko. Dobra, znowu kropla wiedzy spływa na nasze małe urządzonko. No i dobra, zobaczymy, czy będzie jakaś taka większa poprawa. Co się dzieje? Ej, teraz będzie można szukać jakichś przedmiotów? Okej. Teraz będzie lepszy sygnał, po prostu łatwiej będzie znajdować na pewno. Wiecie, kolejne kapliczki, więc w sumie czemu nie? Na pewno się przyda. Na pewno się przyda też.
Super, super. Ja myślę, że warto było. Teraz pytanie tylko, czy jestem w stanie zwiększyć siłę run, czy ja mam tam jeszcze coś więcej. Dużo czasu nam tutaj dzisiaj to zajęło. Shika Sensor Plus. Naprawdę chcę go zobaczyć. No, później sobie ogarniesz. Slate for Upgrades. Side Quest. No dobra, a czy mogę z nią jeszcze, wiecie, porozmawiać na przykład odnośnie, dobra, powiedzmy o tych materiałach. I teraz na przykład, gdybym chciał zwiększyć siłę. Ej, no przecież wiem, jak co działa. A nie, może nie powinien, może albo nie mam już żadnego niestety. No któż to wie. Dobra, słuchajcie, nie rozmawiajmy z nią. W sumie co trzeba zrobić tutaj, to porobiliśmy. Dobra, wydostajmy się stąd czym prędzej. Ważne jest to, że ten sensor jest zrobiony. Mamy tutaj możliwość użycia szybkiej podróży. I teraz... Kakariko Village. No tak, trzeba by się wrócić tam. Jak najbardziej, ale myślę, że na razie to my się jeszcze wracać nie będziemy. Zamiast tego, to ja bym sobie zobaczył te mniej ważne zadania. To jest to Hatena Ascent Lab. Dobra. To, żeby to zdobywać. Tutaj są wspomnienia. Na razie wspomnień nie mamy, jak widzicie, odkrytych, a wspomnień mamy 18 do zdobycia. No dobra. To są zadania kompletne. Priceless Maracas i Statue Bargain. Dobrze, ale zadań jest dość sporo. To jest zadanie odnośnie, tak, że muszę znaleźć tego Robiego. No właśnie, pytanie dnia. Gdzie on jest? Gdzie on się znajduje? What? Jejku, ale daleko. Dobra, słuchajcie, podróż, że zanim my go spotkamy, to minie, coś czuję, że naprawdę, naprawdę dużo czasu. Dobra, The Ship Rustlers. Najgorsze jest to, że przeciwnicy, którzy są tam do załatwienia, a byłem już w tamtej okolicy, są naprawdę silni. I myślę, że mimo wszystko spróbujemy kolejny raz podjęcia się wyzwania załatwienia ich. Tylko, że tam byli dość silni naprawdę przeciwnicy. Tacy silniejsi niż do tej pory. Wcześniej spotkani. Zastanawia mnie po prostu, czy można oczywiście próbować tam jakoś podróżować, dostać się na szczyt. Mówię, no musimy niestety, czy się chce, czy nie, rozwiązywać wszystkie możliwe jakieś tam zagadki. Ej, dobra, bo przeciwnicy są gdzieś tu w pobliżu. Dobra, to robimy coś takiego. Dobra, nieco spadło się. Ej, coś tam jest na ziemi takiego, ale dobra, to chyba nic ważnego. Dobra. Wow. Jakoś wylądowałem. Dobra, ja to bym już jednak tutaj gdzieś spadał, prawdę mówiąc. Bo to są dość silni przeciwnicy. Czy my mamy strzały? Dobra, zapisywanie jest. Świetnie. Tamto na wysepce. W ogóle teraz to za dnia jakoś tak lepiej trochę to wygląda, wiecie? Ej, cholera, zobaczył mnie chyba. Chyba mnie zobaczył. W ogóle z umiejętności. Włączmy sobie może jednak bombki. Przeciwników... Trochę tu jest i oni mają te owce. Ej, tam jest w ogóle jakiś taki czarny typ. Kurczę, nowy rodzaj przeciwników, kto by się spodziewał. Dobra, spróbujemy. Myślę, że warto chociaż trochę kawałek podejść. Dobra, cicho, nie będzie po cichu załatwiania przeciwników. Kombinujemy. Ważne jest to moim zdaniem, żeby ich troszeczkę odsunąć od siebie. Co nie? O cholera, nie tam. Ojejku. Jak mnie tą dzidą zjechał? Ej, dobra, muszę lecieć za tą bombą i ją wysadzić. Czemu ta bomba dalej się tutaj tak obraca? Dobra, gdzie jest ten typek? Ta bomba to chyba leci za mną, mam wrażenie. Kurde, ilu ich tu jest? Ej, jest ich ewidentnie zbyt wielu. Dobra, dawaj. No, czemu rzucam to tak krzywo? Ej, nie umiem podejść do typa w momencie, kiedy... Dobra. Ej, no super. Ja do ciebie podejść nie mogę, a ty to mnie tłuczesz w miarę. Ej, dobra, słuchajcie, jako że mam mało strzał, to myślę, że wypadałoby jednak korzystać... Kurczę! Mało strzała, jeszcze trafić nie mogę. Dobra, dostał. Co tam pyskujesz, typie? Co tam pyskujesz? Kurczę, oni są zbyt silni, naprawdę. Chciałbym wykonać to zadanie. Ale boję się, że po prostu no, z taką ilością strzał, to jak mamy próbować? No chyba, że próbowałbym ich... zauważyłem, że po prostu przeciwnicy mają też taką, wiecie, zależność, że jak odejdą troszeczkę daleko, tak troszkę dalej, chociaż tak wystarczy nawet, że naprawdę dosłownie trochę, no to oni od razu tam się jakoś tak wycofują, poddają. Jakbym spróbował po prostu... No nie, tam jest ten typek. On naprawdę sporo widzi. No dobra, spróbuj go... No, dobra, leży. Leży. Jeszcze bym tego spróbował obić. Dobra, dostał ładnie.
Dobra, jeszcze raz. No kurczę, czemu nie mogę rzucić tego jakoś dobrze? Ej, ten wielkolud do nas podchodzi. Dobra, absolutnie mi się to nie podoba. I oni mają wszyscy możliwość atakowania z dystansu. Ej, kurczę, za dużo was jest tutaj. Pan, rzuca mnie czymś. Mam jeszcze łuk? Dobra, mam. Pięknie, dostał. Jeden załatwiony. No, zbyt wielu to ich raczej nie obija. I naprawdę mam wrażenie, że jest ich troszeczkę za dużo jak na start, żeby walczyć z wszystkimi. Ale mówię tak, pomalutku, pomalutku. I może się uda, dobra. Po pierwsze załatwić tych takich, którzy widzą trochę więcej. Tam w ogóle... Nie no, jesteście... Wiem, że wy się staracie. Jesteście nie najsłabsi. Ale no jednak nie denerwujcie mnie. Ciekawe, jak mam walczyć z gośćmi, którzy mają te długie dzidy. Przecież to nie jest wcale proste. Dobra. Mało, bo mało, ale dostają i... Zawsze tam jakiś plusik, co nie? Dobra, ale spróbujmy ich wywalić nieco. Żebyście nie podeszli za blisko. Dobra. Jezu, jakieś tam w ogóle coś wyrzuciłem. Ej, dobra, ciśnij go. Dobra, dostał. Ej, ładnie dostaje. Dobra, dawaj. Ile muszę sobie namierzyć przeciwnika, żeby ta walka jakoś wyglądała. Dobra, ciśniesz go. Muszę wykonać... No, super, moja broń zaraz padnie. Moja broń zaraz padnie, ale mam nadzieję, że duży damage zada. Pięknie, dobra, załatwione. Dobra, biorę ten Lysal Spear. Dobra, słuchajcie, to jest naprawdę taka długa broń i może teraz mogę też z przeciwnikami możliwe, że jakoś tak lepiej walczyć. Nie wiem, gdzie wyskoczyły te itemki, co spadły od niego. W ogóle jakieś drzewo padło. A co ty tutaj robisz? Kolego. Pięknie, załatwiony własną bronią. To się szanuje. Dobra, nie wiem, gdzie on był. Palm fruit, proszę, jakiś nowy materiał do jedzonka. No dobra, w takim razie robimy save'a. No, muszę dzisiaj spróbować uratować. Mam, wiecie, taki mój mały cel. Uratować te owce. Może nawet udałoby się po cichu zlikwidować jakiegoś przeciwnika. To jest naprawdę mocna broń, wydaje się być. Dobra, po cichu. O kurczę. O kurczę, czemu ja tego nie podniosłem? Nie wiem. Ale ten jeden jest zaniepokojony. Dobra. Dobra, dobra, zobaczył nas. Świetnie, nawet może być. Dobra, pięknie. I teraz go ciśnij. Ciśnij go, żeby nawet nie zdążył podejść. Jak dostaje po mordzie, świetnie. I powiem wam od razu, że mam aż ochotę zebrać te bronie. No na razie, no sorry, no nie, mam jakieś takie słabe rzeczy, a one się już absolutnie nie przydają. Dobra, dawaj tego Lysal Spira. No i dobra, no kto tam został? No niedużo ich zostało. Jeszcze jakby się udało zrobić ciche zabójstwo. Po pierwsze... Trzeba zlikwidować chyba wszystkich, żeby tutaj ktokolwiek, kto wie, może oni się zjawią po prostu po te owce, co nie? No dobra, serio, robię save'a, bo zostało dwóch przeciwników. Tylko trochę się boję, nawet nie tylko tych, oni mają jakieś takie inne kolory, ale tego wielkoluda. Dobra, cichutko, cichutko, bardzo po cichu. Kurczę, leży, znaczy żyje. Ohoho. Dobra, spróbuj coś tam rzucić. Dobra, ty jeszcze się trzymasz, dobra, uj, cholera. Ej, dobra, jest źle, już miało być pięknie, już miało być dobrze. Dobra, jabłka, pojedz jabłka, na szybko. Dobra, spokojnie, spokojnie. Wow, 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 nie trafił mnie. Dobra, farcik, mały farcik. Żeby go tak zrzucić, spróbować, czy coś w tym stylu. Ej, on mnie nie potrafi trafić, on jest chyba za duży, żeby trafić z tej broni, nie wiem. W sumie nie wiem do końca, czy tak to działa. Ale dobra, potrzebujemy tego, potrzebujemy tej broni. Jeszcze, dawaj go, dawaj go. Pięknie, jedna broń więcej zawsze spadła. Zabierz mu ją, pięknie, nawet nie zdążył jej podnieść. Dobra, załatwiony. No i dobra, jest ten wielki. Ej, też stracił broń. Wysadzony? Wysadzony. Ej, no to wszyscy chyba. Dokładnie, update map object. Dobra, czyli wykonaliśmy zadanie. Gorzej jak się okaże, że jeszcze trzeba przyprowadzić im te owce. Nie wiadomo. No dobra, zbierajmy na razie, co było do zebrania. Do zebrania było dużo rzeczy. Dobra, na górze też coś się tam chowało. Tu jeszcze coś w ogóle wypadło. Czy to jest coś... A nie, to jest po prostu to, dobra. Kolejna włócznia. Nie no, te włócznie na chwilę obecną wydają się być taką, no, najlepszą dla mnie opcją. I ta wsepka, kurczę, trzeba się tam dostać. O, jeszcze żarełko. Najlepiej. Dobra, owieczki, owieczki, zaraz się wami zajmę. Chociaż możliwe, że w ogóle nie muszę się nimi zajmować, wiecie, jak po prostu ktoś po nie przyjdzie. I ten kompromitujący X, że zginęliśmy tu w okolicy. No dobra. Rubin. Ale rubin kiedyś znalazłem, wiecie. Kiedyś udało się znaleźć. Tak po prostu. Dobra, co nam się tutaj trafia? No, nie używaj broni jak nie trzeba. Jabłkę jakieś tam. Ej, a to jest nowe. Wolfruit.
Dobra, to jest jakaś odporność daje przeciwko elektryczności, więc w przyszłości może tego użyjemy. Super, dobra, za dużo rzeczy tutaj ogólnie do zebrania nie ma. Mamy te owieczki, ale zobaczmy dokładnie nasz cel w tym momencie, Adventure's Log. Idź do Koina w Hateno Village i powiedz tak, musimy powiedzieć po prostu, że wiecie, problemy z potworami już się rozwiązały. Sprawiać problemów one już absolutnie nie będą. No dobra, na szczęście mamy możliwość szybkiej podróży. Myślę, że tutaj będzie szybciej, bo to zawsze z góry to można, wiecie co, zlecieć. Nie no, ten biały kolor pasuje dla Linka. Nie wiem, dajcie znać, czy wam się podoba, czy bardziej byście woleli jednak, żeby był takim zamaskowanym, ciemnym mordercą, wiecie, na czarno ubrany albo na szaro. Ale myślę, że na biało to jest taki styl. Trochę przypomina mi, wiecie, pierwszego asasyna, kiedy to asasyni typowo na biało się ubierali. Myślę, że absolutnie pasuje. No dobra, chodźmy jeszcze, zobaczymy, czy dostaniemy jakąś nagrodę, czy... Znaczy, ktoś powie teraz, ale łasy na nagrodę normalnie. Nie zrobił tego z dobrego serca, żeby pomóc ludziom, tylko od razu nagroda. No, co tu dużo mówić. Zawsze trzeba liczyć na jakąś może nagrodę. No, za coś człowiek żyć musi, tyle powiem. No dobra, weź ląduj i jeszcze raz. Wow, dobra. I możemy zagadać. No teraz już nie będzie, naprawdę, już się nie ma o co martwić. Tak, poradziłem sobie z nimi. Tak, miała takie przeczucie. Wszystkie owce się uspokoiły. Dokładnie. I co teraz? Dostajemy 10 razy fresh milk, to co kupowałem kiedyś. No i bardzo mi miło. Tak, możemy zawsze zagadać do niej, nie ma sprawy. Kolejne zadanie wykonane, takie poboczne, ale ładnie, ładnie zeszliśmy. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, wszystko fajnie porozświetlałem, w sumie warto. Ciekawe, czy ten niebieski płomień będzie tutaj już tak na stałe. Jeżeli tak, to w sumie czemu nie, dobrze wygląda. W każdym razie, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zdecydowanie lepiej mi szło niż ostatnio, więc trzeba liczyć, że teraz będzie tylko lepiej. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie kanał, kolejny odcinek z The Legend of Zelda Breath of the Wild już wkrótce. Ale to tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!